Raz. Szanowni Państwo, poproszę już o zajmowanie miejsc. Zaczniemy ostatnią część naszej konferencji. Witam serdecznie, ja nazywam się Marcin Wikło, jestem dziennikarzem Tygodnika w sieci. Czasami bywam zapraszany tutaj do przystanku Historia i to zawsze są bardzo miłe spotkania, bardzo ważne spotkania, a dzisiejsza konferencja, jeśli tylko popatrzymy na nazwiska, które zgromadziła, na osoby, które zgromadziła, to jest naprawdę wielkie, podejrzewam, święto przystanku Historia, czyli Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Ślady zbrodni oblicza pamięci, tak jest tytuł tej konferencji i tak naprawdę wszystko się zawiera w tym krótkim haśle. Ja Państwu przeczytam takie jedno zdanie, które jest we wprowadzeniu. Celem konferencji jest ukazanie problemu w kontekście swoistej rany rodzin skazanych przez lata na niewiedzę o miejscu pochówku bliskich. A więc mówimy o pamięci, mówimy o różnych obliczach tej pamięci. W tej dyskusji będzie mowa, już tutaj z paniami i z panem zamieniłem kilka zdań, będzie mowa i o takiej pamięci zbiorowej, i o pamięci indywidualnej, jak jedna wpływa na drugą i co z nich tak naprawdę wynika. Pozwólcie Państwo, że przedstawię gości tej rozmowy. Pani dr Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Dzień dobry, pani dyrektor. Pani Katarzyna Lange, Federacja Rodzin Katyńskich. Witam. Pani Anna Wesołowska, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Pani dr Wioletta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łębinowicach, Opolu. Dzień dobry, pani dyrektor. I Jan Dubiel, Instytut Pamięci Narodowej, człowiek wielu talentów, o nich za chwilę będziemy również mówili. Pozwólcie Państwo, że usiądę i tą rozmowę o pamięci zacznę od pani dyrektor Szeląg. Pani dyrektor jest mecenasem, prawnikiem, ale jednocześnie siostrzaną wnuczką porucznika Czesława Kani, żołnierza NSZN NZW, znalezionego w kwaterze EU na Łączce. Pani dyrektor, proszę o dwa zdania o tym, jak przez lata w rodzinie mówiło się o poruczniku Kani, jak ta pamięć była przechowywana i jakie znaczenie dla was rodzinnie miał fakt odnalezienia i zidentyfikowania jego szczątków. Dzień dobry Państwu. Fakt, że mieszkaliśmy daleko od Warszawy, na Kurpiach, powodował, że nie mieliśmy tak naprawdę możliwości kontaktu z rodzinami innych ofiar. Ja o historii pana Witolda dowiedziałam się dopiero kiedy zamieszkałam w Warszawie. Więc ta łączka była daleko. Ponadto wszystko wskazywało przed rozpoczęciem badań przez zespół profesora Szwagrzyka, że brat mojej babci jest pochowany na Służewie. Był z nami na początku ksiądz Józef Maj, dzięki któremu ta pamięć też przetrwała i wszelkie źródła wskazywały, że Czesław Kania, pseudonim Witold, jest pochowany na Służewie. I kiedy pan profesor Szwagrzyk rozpoczął badania na Łączce, pojawiły się pierwsze nazwiska, nasza rodzina oddała materiał biologiczny. Wiedzieliśmy już, że to jest tamto miejsce. I ta historia naszej rodziny zatoczyła koło dopiero 22 września tego roku, ponieważ szczątki Czesława Kani razem z innymi żołnierzami, z 20 innymi żołnierzami spoczęły na Łączce. Więc po tylu latach moje ciotki, które pamiętały wuja, mogły być na Łączce, mogły dotknąć trumny z jego szczątkami. Było to ogromne przeżycie dla rodziny, scalające ją również. To jest właśnie ważne, bo w każdej rodzinie, w każdym środowisku ta pamięć inaczej trwa. Czynników jest dużo. U mnie nie było tak, że rodzina przez te 70 lat cały czas podejmowała wielkie starania o to, żeby odnaleźć wuja. To robiła moja babcia do końca swego życia, ale losy wszystkich innych potoczyły się inaczej. I dopiero prace Instytutu Pamięci Narodowej na Łączce spowodowały, że ta pamięć odżyła, że ta nadzieja zaczęła funkcjonować. Ja pamiętam przeżycie, kiedy pierwszy raz czytałam protokoły z przesłuchań mojego wuja i jego podpis. Miał piękny charakter pisma. Na niektórych protokołach był to bardzo staranny charakter, na niektórych widać było, że ta ręka już ledwie daje radę pisać. To chyba tyle w słowie wstępnym. Dziękuję.
Panie dyrektor, to jeszcze dopytam, bo teraz jest pani pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, a w momencie, kiedy te prace się rozpoczynały, była pani osobą z rodzin po prostu, która się gdzieś wokół tego pojawiała. Skąd i jak przyszło to, ta potrzeba pracy dla Instytutu? Co było powodem podjęcia tej pracy? Przede wszystkim mój zawód. Jestem prawnikiem i widziałam pewne płaszczyzny do działania dla osób, które mogą swą wiedzę wykorzystać właśnie po to, żeby pomóc prawnie osobom, które szukają swoich bliskich. Nie mieliśmy przepisów prawnych, które pozwalały chociażby na zrealizowanie w pełni prac na łączce. Proszę pamiętać, że dzięki ustawie wprowadzonej tylko tak naprawdę w związku z pracami na łączce można było przenieść ponad 200 grobów stamtąd. Więc tak naprawdę to spowodowało, że zainteresowałam się tymi działaniami. Byłam również pełnomocnikiem rodziny Lazarowiczów w sprawie toczonego się śledztwa w sprawie Łączki, więc tą drogą moje losy z Instytutem się połączyły. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Lange, Federacja Rodzin Katyńskich. Pani Katarzyno, przeczytam takie zdanie, które wypowiedziała kiedyś pani Izabela Sariusz-Skąpska. My, rodziny katyńskie, robimy swoje. Sadzimy dęby katyńskie, dokładamy kolejną cegiełkę do ujawniania prawdy o Katyniu. Jak wejdzie się na ten cmentarz polski wojenny w Katyniu, to jest miejsce bardzo zadbane, bardzo tak jest wypielęgnowane, można powiedzieć, ale już tuż przed tym murem mamy na przykład tą rosyjską wystawę, która absolutnie zakłamuje prawdę. Jak tutaj pamiętać o Katyniu, jak mówić o Katyniu, kiedy w swojej tej polskiej części wszystko jest w porządku i wszystko jest tak, jak powinno być, a zewsząd otacza nas taka propaganda i takie zakłamanie tej pamięci. Ta propaganda, która jest ze strony rosyjskiej, ona jest propagandą. Natomiast rolą naszą, rodzin katyńskich, tak ja uważam, jest nawiązanie bezpośrednich stosunków z Rosjanami, co ja przez 20 kilka lat pielgrzymowania na polskie cmentarze wojenne, tak z rodzinami katyńskimi, jak i z młodzieżą, starałam się czynić. Dlatego też nawiązaliśmy bardzo ścisły kontakt ze Stowarzyszeniem Dom Polski w Smoleńsku, do którego przynależą obywatele rosyjscy pochodzenia polskiego i nie tylko. Tam są zespoły zainteresowań młodzieży, dorosłych i w ten sposób przekazywaliśmy dla nich zupełnie nową historię, której absolutnie nie znali i bardzo się dziwili, kiedy mówiliśmy o 17 września. I w tych bezpośrednich kontaktach, szczególnie z młodzieżą, która uczęszcza do smoleńskich szkół, ja jeżdżąc z młodzieżą polską, zawsze starałam się, mimo że czas mamy tam bardzo ograniczony, tak, żeby było spotkanie tych dwóch młodzieży, polskiej i rosyjskiej. W tej chwili nie ma bariery językowej, bo i w Rosji, i w Polsce mówimy po angielsku, więc język porozumienia jest. Również spotykaliśmy się ze szkołą kadetów. To specjalny rozdział Armii Rosyjskiej. I tutaj również staraliśmy się tym przyszłym przecież żołnierzom powiedzieć, czym była zbrodnia katyńska. Jest jeszcze Stowarzyszenie Rosjan pokrzywdzonych przez totalitaryzm, który w tej chwili na cmentarzu katyńskim, za naszym cmentarzem, tam gdzie mieści się nasz grup 8 i grup 9, o którym mówił pan profesor Głosek, jest ponad 200 mogił zbiorowych zamordowanych w latach 37-38, także Polaków spoczywających tam, inteligencji polskiej mieszkającej na terenie Smoleńska. Więc tę pamięć starałam się podczas tych moich pielgrzymek w ten sposób przekazywać, a także polskiej młodzieży, która, jak wiemy, ma wiedzę ogólną o Katyniu,
ale uważałam, opracowałam kilka projektów edukacyjnych, według których jechaliśmy przez Białoruś, odwiedzając Kuropaty, jechaliśmy przez Wilno, pokazując Ponary, a także docieraliśmy do Katynia. I nie tylko, bo tutaj chcę Państwu powiedzieć, że mam to szczęście, że mogłam zawieźć i rodziny, i Polaków do wszystkich miejsc, tam gdzie byli oficerowie polegli w zbrodni, zamordowani w zbrodni katyńskiej, a więc byliśmy i w obozach jenieckich, i na miejscach kazin, i na miejscach pochówku, łącznie z odległym bardzo Starobielskiem, gdzie spoczywają 48 ofiar, które zmarły podczas pobytu w obozie. Nawiązałam również jako stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Łodzi, bo tę część rodziny łódzkiej reprezentuje, a w ogóle to reprezentuje mojego męża Janusza Langę, który od wielu lat, prawie będzie 30-lecie, obchodził działalności w rodzinach katyńskich i prezesowania tej rodzinie. Oprócz tej pamięci również staraliśmy się na terenie miasta Łodzi przekazać pamięć w postaci dwóch obelisków z nazwiskami, jeden ponad 400 ofiar, które są związane z ziemią łódzką i z Łodzią, a także ostatnio w 2017 roku upamiętnialiśmy wyjątkowy duży zbiór lekarzy i służby zapasowej 4. Okręgowego Szpitala Wojskowego w Łodzi, bo 79 zostało lekarzy zamordowanych, 41 w Charkowie, 39 w Katyniu. I przywróciliśmy ich pamięci tej placówki, w której byli związani w okresie przedwojennym, w 80-lecie pobudowania gmachu Szpitala Wojskowego w Łodzi. A moją osobistą pamięć katyńską, no mam niestety związaną, może stety, związaną z moim mężem, ponieważ weszłam do domu mojego męża i pierwsze co, to były mole. Mole, które były w tapczanie, a tapczan był niedostępny dla osób postronnych, dlatego że w tapczanie wdowa katyńska ukryła garnitury kapitana Wojska Polskiego Oskara Lange, doktora medycyny, pracującego właśnie w szpitalu wojskowym w Łodzi. Ponieważ teściowa zmarła, nim myśmy się pobrali z mężem, więc jak to mężczyźni nie wietrzyli, a wietrzyć też nie bardzo wypadało, bo był to frak, był to smoking. No i były insygnia lekarskie, receptariusz, niezbędnik do wykonywania zabiegów zastrzyków. I ja jako synowa kapitana po raz pierwszy zetknęłam się z tymi przedmiotami. I wtedy Janusz mówił, że ojciec zginął w Katyniu, ale ja skończyłam szkołę w latach 60., więc o Katyniu w historii się nie uczyłam, więc musiałam poznać osobistą historię. I kiedy pierwszy raz przeczytałam w czasach Solidarności malutką książeczkę 16-stronicową, o której pisało, że 16 tysięcy oficerów polskich zostało zamordowanych. Wtedy spojrzałam inaczej na frak, na te rzeczy, które były w domu, bo wtedy stały się już dla mnie o wielkim wymiarze. Któregoś dnia mój małżonek przyszedł do domu i mówi tak: wiesz, przeczytałem też i mówi, postanowiłem, że będę szukać grobu ojca. Patrzyłam. Mój ojciec też już od wielu lat nie żył. Powiedziałam, szukaj, będę ci w tym pomagała. I tak minęło 30 długich lat, w których mężowi pomagam. A teraz muszę dwukrotnie pomagać, ponieważ małżonek ma kłopoty z poruszaniem się. Dlatego też moja pielgrzymka na nekropolie katyńskie w dalszym ciągu trwa, mimo że wiek mój też już jest nie na wycieczki, ale jest taka potrzeba i w tym roku też
starałam się, proszę Państwa, starałam się być od momentu otwarcia cmentarzy katyńskich, wszystkich, każdą kolejną rocznicę, żeby grupa z Polski w tym dniu była. Jest to tak szalenie ważne dla naszej sprawy, katyńskiej. Jeżeli my przestaniemy jeździć na cmentarze katyńskie i o nich pamiętać, nie liczmy na to, że inne narody będą pamiętać. Choć ostatnio chcę powiedzieć, że Starobielsk jest bardzo zadbany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej Języka Polskiego Most Nadziei w Starobielsku, dlatego że związał się z batalionem, który funkcjonuje niedaleko miasta od Ługańska i żołnierze ukraińscy, którzy walczą o swoją tożsamość i o swoją niepodległość, po prostu poznali przez właśnie stowarzyszenie naszą tragedię katyńską, dlatego że przewodnicząca tego stowarzyszenia Helena Udowenko przekazała im, jako że nauczyła się języka polskiego, poznała dokładnie, poczytała i przekazuje. Więc proszę Państwa, wychowaliśmy sobie w jakimś sensie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które są świadkami pamięci tam na miejscu, naszej pamięci. I wtedy, kiedy my nie możemy jechać na cmentarze katyńskie, bo niestety nie można w tej chwili jechać, ja nie mogę wziąć grupy i pojechać przez Białoruś, przekroczyć granicę białorusko-rosyjską, bo takiej możliwości nie ma, dlatego że stosunki dyplomatyczne polsko-rosyjskie są takie, jakie są. Więc rodziny nie mogą pojechać tylko wtedy, kiedy pielgrzymki są organizowane w ramach wymian dyplomatycznych między rządami. A turystyka na nekropolie katyńskie po prostu od paru lat nie istnieje. Myślę tutaj tylko o Charkowie, o Miednoje i o Katyniu, dlatego że do Bykowni w tym roku byliśmy w kwietniu z młodzieżą. Była to 17. pielgrzymka młodzieży warszawskiej ze szkół warszawskich, organizowana przez Solidarność i nauczycieli zrzeszonych w tym. Także staramy się tą empatię i tą tęsknotę, którą rodziny katyńskie przeniosły przez te 50 lat, kiedy funkcjonowało kłamstwo katyńskie, przekazać młodym, zaszczepić przez pobyt na tej ziemi, która dla nas jest ziemią świętą cmentarzy katyńskich. Plonem tego, pokłosiem tych pielgrzymek, chcę Państwu powiedzieć, że młodzież bardzo chętnie pisze, bo te przeżycia są dla nich tak inne, tak głębokie, że w jakiś sposób chcą je utrwalić, chcą je przekazać. Więc bardzo wiele pielgrzymek organizowałam w ten sposób, że była część młodzieży, część rodzin katyńskich, które jadą bardzo wyposażone, że tak powiem, w tę swoją jedyną podróż w życiu czasem i zabierają z sobą i pamiątki rodzinne, które potem w bezpośrednich rozmowach pokazują, przekazują i przekazują swoją empatię, ale przekazują także kulturę pamięci, co jest szalenie ważne i myśmy tej kultury pamięci o naszych ofiarach nauczyli Rosjan, nauczyli Ukraińców, bo to myśmy przywieźli znicze, myśmy przywieźli biało-czerwone kwiaty, my na tych cmentarzach odprawialiśmy modły, msze święte, ceremoniał. Ja starałam się zawsze, żeby był apel pamięci, żeby był ten ceremoniał wojskowy zachowany. To harcerze, to poczty sztandarowe ze szkół. Wszystkie nasze szkoły łódzkie, które współpracują z rodziną katyńską, swoje sztandary pochyliły w tym, w Katyniu i na wszystkich cmentarzach. Tym bardziej szkoły, które nosiły imię ofiar Katynia. Tak, w Piątnicy zorganizowaliśmy wspólny wyjazd młodzieży z Piątnicy i z naszej łódzkiej szkoły imieniem ofiar Katynia na nekropolię katyńską. I ten ceremoniał, który pamięci odprawiamy tam, w tym katyńskim lesie,
Jeśli idziemy potem przez doły śmierci właśnie, poza obrębem cmentarza, młodzież to bardzo przeżywa. A zdarzyło nam się, że również chowaliśmy czaszki, które się walały na ziemi. Więc to są tak głębokie przeżycia. Piszą potem, że nigdy do końca życia tego nie zapomnimy. Więc myślę, że jest to dla nas największą satysfakcją. Bardzo dziękuję. O młodzieży jeszcze, jeśli czas nam pozwoli, chętnie porozmawiamy. Pani Anna Wesłowska jest też z nami, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Pani Anno, jeżeli myślimy o tych pochówkach, o tych dołach, o tym, co się dzieje tam w Rosji, no to myślimy o ludziach w mundurach, ale raczej w takiej zbiorowej wyobraźni mamy te mundury wojskowe. Tymczasem te mundury policyjne, czy też funkcjonariusze Policji Państwowej II RP, to są ci ludzie, o których Państwo proponują i sugerują, że też należy oczywiście pamiętać. Jak wygląda ta dbałość o pamięć o polskiej Policji II Rzeczpospolitej? Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi za takie pytanie i za takie ujęcie kwestii katyńskiej. Ponieważ świadomości społecznej, takiej zbiorowej świadomości społecznej, Katyń kojarzy się z oficerami, kojarzy się, przepraszam, że tak powiem, z zielonymi mundurami II Rzeczypospolitej. Tymczasem dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego stowarzyszenia, dla osób, które spotykam bardzo często na różnego rodzaju spotkaniach, zbrodnia katyńska jest tylko pewną metaforą. Obejmuje całokształt zbrodni 40 roku, 1940 roku i ogromną grupę funkcjonariuszy mundurowych, policjantów Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. W tym roku obchodziliśmy stulecie powstania formacji, jaką była Policja Państwowa II Rzeczypospolitej. W tej formacji od początku, od 1919 roku był mój dziadek. Stąd moja pamięć, pamięć mojej rodziny, a jest tak bardzo głęboko związana ze zbrodnią, która dokonała się w Kalininie i prochami naszych bliskich, które spoczywają w dołach śmierci na polskim cmentarzu wojennym. Losy mojego dziadka były, powiedziałabym, zwyczajne. Funkcjonariusz Policji Państwowej w 1938 roku trafił na posterunek w Bedlnie koło Kutna. A 4 września moja babcia, jego żona i dwie dziewczynki widziały się z nim po raz ostatni. To okolice Kutna były ewakuowane. I to spotkanie było ostatnim śladem po moim dziadku na wiele, wiele lat. W roku 59, przepraszam, w roku 40, to był wrzesień 40 roku, do rodziny mojej babci, do jej rodziców, trafiła kartka z Ostaszkowa, której dziadek napisał: trafiłem do Rosji, żyję, jestem zdrowy. Ale proszę zważyć, rodzice babci dostali tę kartkę we wrześniu 40 roku, a do mojej babci trafiła w listopadzie 40 roku. W mojej rodzinie zawsze wiedzieliśmy, że dziadek był w Rosji. Był w obozie, ale co się stało potem? W październiku 59 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił odpowiedzi na zapytanie i poszukiwanie, której to odpowiedzi było napisane. Zgodnie z informacjami Czerwonego Krzyża ZSRR na obszarze Rosji taki obywatel nie przebywał. I cisza. Cisza do 90 roku. Dopiero w 90 roku
Znowuż był październik, gdy dzięki pomocy rodzin katyńskich, pamiętam tę naszą wizytę, wtedy jeszcze w piwnicznych pomieszczeniach na Powązkowskiej, pierwszy ślad, lista, która była wysłana do NKWD w Moskwie. Pan doktor Kurjanow dzisiaj nam o tych listach mówił. I informacja znowuż Polskiego Czerwonego Krzyża, że według wszelkich zachowanych dokumentów, strona 412, pozycja 30, taki Felix Salomon, znajdował się w obozie w Ostaszkowie i prawdopodobnie według wszelkich zachowanych dokumentów został rozstrzelany w Kalininie i spoczywa na polskim cmentarzu wojennym. I spoczywa w Miednoje. Jeszcze przepraszam, wycofuję się ze słowa polski cmentarz wojenny. Po 71 latach, 70 ponad lat, moja mama, która ojca nie pamiętała, gdy się rozstawali, miała 4 lata. Po raz pierwszy mogła zapalić w imieniu swojej nieżyjącej już matki, mojej babci i swojej siostry, która nigdy nie była na polskim cmentarzu wojennym, mogła zapalić lampkę i odmówić modlitwę. To było niesamowite przeżycie również dla mnie, proszę Państwa. Po ponad 70 latach można pochylić się nad tablicą epitafijną, inskrypcyjną, na której jest napisane imię ojca, za którym się tęskniło, choć się nigdy go nie znało. Bo jeśli mówimy o pamięci, to o tej pamięci rodzinnej, to gdy tak sobie o niej rozważam w kontekście mojej rodziny, to są jakby różne rodzaje wspomnień. Wspomnienie mojej babci, która ciągle czekała. Niewiele mówiła. Ale gdy wtedy w 90 roku przywieźliśmy kopię dokumentów, powiedziała tak. Zawsze wiedziałam, że nie żyje. Nigdy jednak nie mogłam w to uwierzyć. A teraz nie wiem, czy tę prawdę chcę znać. Inne jest wspomnienie mojej ciotki, jednej z tych dwóch dziewczynek, starszej córki, starszej od mojej mamy. Pamiętała bardzo dobrze ojca. I nawet niedawno, gdy rozmawiałyśmy i mówię, ciociu, wiesz, może te dokumenty przekażę do muzeum. A ona mówi, nie, to moje relikwie. Ma dziś 94 lata. Nie, to moje relikwie. Wiesz, po chwili dodaje łamiącym się takim głosem, ja go tak strasznie kochałam. A miłość mojej mamy była inna. Miłość mojej mamy była do ojca, którego sobie zbudowała, wyobraziła. A moja wiedza to były ułamki wspomnień z dzieciństwa, kiedy babcia pokazywała te zdjęcia w kolorze sepi, tę kartkę z Ostaszkowa, gdy przychodziły jakieś osoby i dziś zadaję sobie pytanie tutaj, czy to moja imaginacja, czy rzeczywistość, o której pamiętam. Przychodziły różne dziwne osoby i mówiły, pani Zofio, wie pani, a pani mąż to żyje, tam gdzieś go widzieli, on już do Polski nie wróci. A potem gdzieś jakieś obrazy, które ktoś przekazywał o tym, że oni jednak zginęli. Więc moja pamięć jest pamięcią dziecka gdzieś z ułamków rozmów, bo nigdy się nie kryło w moim domu tej historii dziadka, że był policjantem. Ale było również to niedopowiedzenie, nie do końca można mówić głośno. I dzisiaj, jeśli mogę, to
to chyba wstanę i podziękuję. Podziękuję panu profesorowi Szwagrzykowi za to, że kieruje instytucją tak zabiegającą o tę prawdę historyczną. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Podziękuję panu doktorowi Gurjanowowi. Wielki szacunek, ponieważ pan i pana instytucja walczycie o prawdę, która dotyczy innego narodu, ale prawda jest przecież uniwersalna. Podziękuję również państwu prelegentom. To wielka determinacja, by włożyć tak wiele pracy w to, byśmy my mieli zadośćuczynienie. Dziś pięknie powiedziała pani profesor Drążkowska o tych artefaktach, że one są czymś więcej niż artefaktami, że one są także relikwią. I państwa praca jest taką pracą jak trochę w sanktuarium. Jest też pan Aleksander. Panie Aleksandrze, był pan przy pierwszych ekshumacjach. Przy pierwszej i drugiej pan Aleksander Załęski. Dziękuję panu, bo praca państwa wszystkich przybliża nam prawdę. A jeszcze chciałabym powiedzieć, że ja tę prawdę postrzegam w kontekście indywidualnych losów, ale także postrzegam ją w kontekście więzi między naszymi stowarzyszeniami, organizacjami, rodzinami. Tak dlatego ważne jest to, że możemy tu zasiadać razem po tej stronie, że możemy współdziałać ze Federacją Rodzin Katyńskich, z pojedynczymi stowarzyszeniami, z Warszawską Rodziną Katyńską, którą nas tak wiele łączy i nawet ta powązkowska. Że możemy również być blisko ze Związkiem Sybiraków, bo proszę państwa, przecież te losy się splatają. Zatem dziękuję jeszcze raz bardzo, bo widzę tę sprawę w szerokim kontekście, a odrębną kwestią jest to, jak tej prawdy uczyć, by ona nie zaginęła. Mój obowiązek to jest przekazać to, tę pamięć mojemu synowi i moim wnukom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani Anno. Pani doktor Wioletta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambionowicach, Opolu. Pani dyrektor, jak się wchodzi na waszą stronę internetową, to nie wiem, ile osób widziało, ale są dwa cytaty. Jeden z Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. I drugi z Tadeusza Borowskiego. Może z tego obozu, z tego czasu oszustw będziemy musieli zdać ludziom żywym relacje i stanąć w obronie zmarłych. Takie deklaracje w czasie, kiedy słyszymy zewsząd, że w Polsce jest za dużo muzeów. I chciałbym panią zapytać o takie spotkanie tej pamięci oddolnej, o której tutaj pani trochę mówiły, z pewnym wsparciem instytucjonalnym, które chyba jest konieczne do tego, żeby tę pamięć nieść dalej. Zdecydowanie tak uważamy. To jest nasza misja. Także z indywidualnej pamięci, którą skrzętnie gromadzimy w postaci relacji, nagrań, w postaci tych wszystkich pamiątek, darów, z którymi przychodzą do nas jenieckie rodziny, próbujemy uczestniczyć w tworzeniu pamięci zbiorowej. Myślę, że to robimy dość skutecznie. Przy tej okazji, pracując w muzeum, ja może państwu powiem, wiem, że to muzeum nie jest bardzo znane. Niemniej jednak działa już prawie 55 lat. Zostało utworzone jako czwarte z muzeów martyrologicznych, czyli tych muzeów, które powołano w miejscach wielkich niemieckich nazistowskich zbrodni. Po to, by pamiętać i by przestrzegać. To generalnie ta wymowa.
Nasze muzeum jest ściśle związane z miejscem pamięci, które znajduje się 40 km od Opola w kierunku na zachód, na Nysę. I to w tym miejscu, w latach II wojny światowej, istniał jeden z największych niemieckich kompleksów obozowych Wehrmachtu. Przeszło przez niego prawie 300 tysięcy żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, żołnierzy państw Antanty. Największą grupę i pierwszą, największą grupę stanowili jeńcy sowieccy. Niemniej jednak pierwszą, a drugą w kolejności, jeśli chodzi o liczebność, to żołnierze polscy, żołnierze września i żołnierze Armii Krajowej i jeńcy brytyjscy. Jeńcy, dla których Lambsdorff, bo tak nazywała się ta miejscowość do 1945 roku, było największym miejscem ich koncentracji. Dlatego dzisiaj w Łambinowicach, w naszym muzeum, obserwujemy, jak dużo ta pamięć rodzinna znaczy, bo dużą grupą osób, które nas odwiedzają, są właśnie potomkowie jenieckich rodzin. Przyjeżdżają do nas z całego świata. Mamy możliwość obserwowania różnych ceremoniałów. Inaczej zachowują się rodziny jeńców brytyjskich, które przyjeżdżają z papierowymi czerwonymi wieńcami. Inaczej rodziny z krajów byłego Związku Radzieckiego. Te na ogół mówią nam o tym, co tutaj mieliśmy okazję słuchać. Są zdziwione, ponieważ spodziewają się, że znajdą grób. Jeńcy, żołnierze Armii Czerwonej, dla których obozy jenieckie były miejscami eksterminacji, byli traktowani wyjątkowo źle i kiedy zmarli, dla nich te miejsca były, oni po prostu tam mieli umrzeć. Kiedy umierali, to byli grzebani w masowych, bezimiennych mogiłach, nadzy. Czyli te rodziny, które dzisiaj przyjeżdżają, przeżywają szok, bo właśnie spodziewają się, że znajdą grób z nazwiskiem. Tymczasem widzą wzniesienie i muszą sobie wyobrazić, że ono kryje szczątki około 40 tysięcy, prochy około 40 tysięcy ludzi. Odprawiają ceremoniały, wrócę do nich. Przywożą, to już wnukowie dziś przyjeżdżają, przywożą ziemię z grobu babci, zabierają ziemię z naszego cmentarza i zawożą go na grób babci. Jest to, do tego oczywiście przywożą zawsze kwiaty, które rozrzucają w różnych miejscach tego wielkiego cmentarza. I przyjeżdżają naturalnie rodziny jeńców polskich. I tu, proszę Państwa, akurat w Łambinowicach ciągle szukamy grobów jeńców polskich i żołnierzy września. Uśmiecham się do pana prezesa, ponieważ on o naszym problemie wie. Także ciągle mamy tam bardzo dużo do zrobienia, również w ustaleniu pochówku polskich żołnierzy. Niemniej jednak rodziny Polacy, którzy do nas przyjeżdżają, są w tym szczęśliwym położeniu, że tych grobów ich krewnych jest w Łambinowicach niewiele. I to jest związane ze szczególnym, z innymi losami polskich żołnierzy, którzy trafili do niewoli sowieckiej i do niewoli niemieckiej. Tutaj proporcje były odwrotne. Ogromnej części udało się przeżyć. Nasze muzeum od tych prawie 55 lat natomiast stara się zwrócić uwagę całego społeczeństwa i wprowadzić do pamięci zbiorowej, bo o niej mówimy, fakt, że ci ludzie też na tę pamięć zasługują, bo te ponad 5 lat w niewoli spowodowało, że oni również byli, już ich w zasadzie nie ma, ofiarami wojny.
ci ludzie też wyszli, przeżyli, owszem, fizycznie, w całkiem niezłym stanie nawet. Niemniej jednak z mocno, często ze złamanym kręgosłupem, bo to byli żołnierze. To oni mieli broń. I jak pięknie napisał w chyba najlepszej książce z takim socjologicznym zacięciem Marek Sadzewicz, wspomnieniowy jeniec, a więc jeniec, polski jeniec wojenny. My tę broń złożyliśmy. My tę broń złożyliśmy i nie mogliśmy obronić naszych matek, córek, żon i tak dalej, i tak dalej. Więc oni musieli z tym, oni przeżyli wojnę i z tym ciężarem musieli sobie poradzić. Ja sama przy tej okazji zawsze zwracam uwagę na jeszcze jeden fakt i chciałabym Państwa do niego też przekonać. Mianowicie w nieustannym sensie uważam, że on jest pracy nad międzynarodowym prawem humanitarnym. Bo jeńcy wojenni w 1939 roku byli jedyną grupą, która była przez międzynarodowe prawo chroniona. I fakt, że akurat Związek Radziecki nie respektował, już nie będę tego wątku rozwijała, nie respektował i postąpił tak, jak postąpił, czyli dokonał ogromnej zbrodni, to Trzecia Rzesza w dużej mierze to prawo respektowała z różnymi naturalnie modyfikacjami, tutaj w cudzysłowie oczywiście. Niemniej jednak dlatego duża część Polaków, po prostu polskich żołnierzy wziętych do niewoli, przeżyła. I dlatego mam w pamięci słowa wnuka jeńca wojennego, który zaskoczył mnie, bo powiedział mi, ja jestem dumny, że mój dziadek był jeńcem wojennym. On, wierząc w działanie międzynarodowego prawa wojennego, złożył broń. To jest to, z czego ludzie mogą być dumni. Dopracowaliśmy się pewnych zasad, nawet w trakcie trwania konfliktu zbrojnego. I szanujemy te zasady, potrafimy je przestrzegać. No właśnie, czy wszyscy. I to już jest inna rzecz. Wracając do tej pamięci zbiorowej, z wielką przyjemnością dekretuję prawie codziennie po 4-5 kwerend do naszego archiwum. To są prośby osób coraz młodszych. Niektóre jeszcze nie wiedzą, że jak się pisze do instytucji, to warto się zwrócić, szanowni państwo, i potem podpisać imieniem i nazwiskiem. Piszą, że szukają, chcą odszukać, zrekonstruować losy swoich dziadków, już pradziadków także. I to jest fantastyczne, to bardzo cieszy. Nie martwię się, proszę Państwa, kiedy w słuchawce słyszę głos, potem się dowiaduje dziecka albo wnuka właśnie jeńca wojennego, który mówi, że dowiedział się o istnieniu naszego muzeum i chciałby przekazać nam pamiątki po właśnie ojcu czy dziadku, bo uznał, że już jego dzieci ta historia nie interesuje. I tu chciałabym Państwu zwrócić, nie martwię się, ponieważ zapewniam, że to właśnie muzeum jest najlepszym miejscem do przechowywania tych pamiątek. One są tam i źródłem informacji, i nośnikiem rozmaitych właśnie tych indywidualnych historii, które tak pięknie opowiadają muzea martyrologiczne. Myślę też o Muzeum Katyńskim, które kładzie na to szczególny nacisk. Więc cieszę się, kiedy ci ludzie na to się decydują. My akurat w zamian i w ramach dobrych praktyk, jeśli, a są tu muzealnicy, od razu mówię, rewanżujemy się darczyńcom teczkami, które nazywamy czasem też albumami. Bardzo starannie wykonujemy i pokazujemy, są tam wizerunki tych przedmiotów, dokumentów, fotografii, ale one już są opatrzone numerem inwentarzowym. I to jest ten komunikat, że od tego momentu ta pamiątka jest już naszym wspólnym dziedzictwem, ogólnie dostępnym.
i że będziemy się nią troskliwie opiekować, będzie poddawana konserwacji, będzie prezentowana szerokiej publiczności na wystawach, publikacjach, w internecie, bo za konserwacją zaraz idzie digitalizacja i udostępnianie w sieci. W związku z tym obserwujemy takie bardzo różne, ale piękne zachowania tych wszystkich, którzy chcą pielęgnować pamięć o jeńcach wojennych, niezależnie od ich losów i niezależnie od kraju, z którego ci żołnierze pochodzą. To proszę Państwa, mnie osobiście napawa optymizmem i myślę, że właśnie muzea jako ta forma instytucji, która jest szczególnym depozytariuszem tej pamięci, może wywiązywać się ze swojej roli skutecznie, bo na pewno niewątpliwie pierwszym poziomem jest rodzina. Ale świetnie wiemy, że to będzie działało przez około i maksymalnie 100 lat. To są te trzy pokolenia. To jest ten syn i wnuk, wnuczka, którzy siadają jeszcze na kolanach dziadków i słuchają opowieści. Potem więź emocjonalna ginie. I dzisiaj też słyszeliśmy w wystąpieniach, że te wszystkie pamiątki, nie wszystkie, ale niektóre, trafiają na śmietniki. One nie są piękne, one nie mają wartości, jeśli tracą wartość emocjonalną, a nie mają wartości artystycznej, to rzeczywiście mamy wiele przykładów na to, że rzeczywiście trafiają do koszy i na śmietniki. Mam w oczach list, mały karteluszek, w który została zawinięta jeniecka korespondencja na charakterystycznych blankietach Wehrmachtu, Kriegsgefangenenpost. Otrzymaliśmy taki zawiniątek w ubiegłym roku, zdaje się. I to była korespondencja znaleziona przez Polkę w Stanach Zjednoczonych na śmietniku. Na szczęście wśród niej był list adresowany, list, który my przesłaliśmy do właściciela tej korespondencji i osoba, która znalazła, uznała, że tak napisała nam, być może będziemy zainteresowani i przesyła nam ją. Więc to jest jeden z wielu, wielu przykładów. Dlatego my w swojej pracy idziemy wielokierunkowo, ale od kilku lat intensywnie prowadzimy akcję zbiórki pamiątek i jenieckich i namawiamy, bo zbiór jest bardzo specjalistyczny, aby do nas one trafiały. I te pamiątki zbieramy, proszę Państwa, od razu z historiami. To te historie potem pomagają nam trafić do dzieci, do młodzieży. Historia kawałka materiału, który został włożony pani Zofii Książek-Bregułowej, powstańca warszawskiego, rannej w czasie bombardowania i w związku z tym, kiedy dostała się do niewoli, na noszach została, miała być przetransportowana do szpitala wojskowego w Zeitkain. Ten kawałek materiału pani Zofii potem służył, kiedy deklamowała wiersze swoim koleżankom. Chciała ładnie wyglądać, więc koleżanki uszyły jej spódniczkę. Koleżanki, ponieważ ona straciła wzrok w czasie bombardowania i sama tego nie mogła zrobić. Ale wartość tego kawałka materiału była tak duża, że ze spódniczką wyjechała potem do Wielkiej Brytanii, gdzie dalej się kształciła i potem pod koniec 2010 roku, zdaje się, że w 2009 zorganizowaliśmy wernisaż wystawy, której ona była jedną z bohaterek i uznała, że należy nam ten kawałek materiału, on się stał w międzyczasie bluzeczką, przekazać. I my tą historią, tym kawałkiem materiału opowiadamy losy kobiet, powstańców warszawskich, które dostały się do niewoli. Więc edukacja niewątpliwie prowadzona przez instytucje w ten sposób, także w inny,
Bardzo dużą wagę przywiązujemy dla pobudzenia zainteresowania rodzinnymi historiami. W tej chwili prowadzimy projekt, którym zainteresowaliśmy lokalną młodzież. Tę młodzież prosimy, aby rozmawiała ze swoimi dziadkami, rodzicami. Mają za zadanie przeprowadzić reportaże. Dzieje się to przy udziale Radia Opole. Zamierzamy je opublikować, więc są na pewno podobne pomysły są realizowane w innych muzeach, które... Właśnie chciałem powiedzieć, chciałem bardzo Pani podziękować za tę refleksję, że wszystko zaczyna się i kończy w rodzinach tak naprawdę, bo Instytut Pamięci Narodowej również prowadzi taką akcję Łączka Inne Miejsca Poszukiwań, gdzie młodzi ludzie swoje historie przenoszą na filmy, mniej bądź bardziej udane, ale jednak ta wartość emocjonalna jest podstawą. Nie, to jest wielka przyjemność patrzeć na dzieci, które są tak pochłonięte odkrywaniem tej historii, że myślę, że ona będzie trwała. Po prostu ta pamięć będzie. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Jan Dubiel jest z nami również teraz, Instytut Pamięci Narodowej, ale to wcześniej pracownik Fundacji Wolność i Demokracja, więc wielość inicjatyw na wschodzie, wielość takich inicjatyw przypominających o tym, że historia jest ważna i trafiających chyba do tego najmłodszego pokolenia właśnie. Janku, Bieg Tropem Wilczym to jest taka instytucja, można powiedzieć już teraz instytucja, tak, która opanowała cały świat właściwie i wszędzie się biega Tropem Wilczym w okolicach 1 marca. Czy to jest sposób na to, żeby dotrzeć do młodych ludzi, wciągnąć ich w jakąś współpracę, czym ich zainteresować i co proponować, żeby wiedzieli, że historia to jest coś ważnego? To znaczy tak, Bieg Tropem Wilczym to jest jedna, przepraszam bardzo, jestem po prostu dzisiaj, mam lekką chrypkę. Bieg Tropem Wilczym jest jedną z takich inicjatyw. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jedną z inicjatyw Fundacji Ja do Biegu oczywiście wrócę, było poszukiwanie nieoznakowanych mogił żołnierzy polskich poległych pod Lwowem w 1939 roku. I ja troszeczkę, może nie mam aż takich konotacji rodzinnych, jeżeli chodzi tutaj, jakby ta historia w przypadku mojej rodziny nie jest aż tak tragiczna, to znaczy w czasie wojny nie miałem w rodzinie ani jeńca, ani ofiary, nie wiem, bezpieki czy gestapo. Na całe szczęście tak. I u mnie troszeczkę z tą historią i tą pamięcią jest czy łatwiej, czy trudniej, że ona nie jest umiejscowiona w jakimś konkretnym miejscu. To nie jest tak, że nie wiem, jest jedna osoba, tak, nie wiem, dziadek, pradziadek, ktoś i jakby wokół tej osoby próbujemy odtworzyć jej losy. Tu w tym wypadku to są tysiące tak naprawdę żołnierzy polskich poległych pod Lwowem. Ja prowadziłem, czy brałem udział w tym projekcie przez 3,5 roku i przez te 3,5 roku udało się z bezimiennych mogił zbiorowych, pojedynczych, gdzieś rozsianych po lasach, na polach, udało się wydobyć, ekshumować i pochować z należytym szacunkiem 139 żołnierzy Wojska Polskiego. Szacuje się, że jest to mniej niż 10% wszystkich poległych w czasie walk na przedpolach Lwowa. Także tutaj, jeżeli chodzi u mnie o tą pamięć, to jest jakoś tak obrałem sobie ten kierunek 1939 roku i poległych pod Lwowem. A wracając do samego biegu, czy to jest, uważam tak, to jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że bieg się rozrasta z roku na rok. I jest to o tyle ciekawe, że ten bieg to nie tylko przychodzą osoby, powiedzmy, zainteresowane samą historią podziemia antykomunistycznego, a też ludzie, którzy coś słyszeli, coś tam im świta, ale są miłośnikami biegu, biegania w ogóle. I bieg przy okazji właśnie tego, że każdy biegacz otrzymuje koszulkę z bohaterem podziemia antykomunistycznego, pozwala tym ludziom w sposób taki, powiedzmy, łagodny troszeczkę w ten świat historii wejść. Czasami to są osoby, które na przykład nie miały pojęcia, że potem się dowiedziały, jakoś zainspirowane tym biegiem i tymi postaciami, że na przykład same miały w rodzinie kogoś, kto był członkiem podziemia antykomunistycznego po wojnie,
I na przykład wielu osobom się otwierały na przykład klapki na oczach, tak dlaczego na przykład dziadek czy babcia jakoś tam niespecjalnie opowiadała, czy nawet mówiła, że no to jest trudne, nie zrozumiesz tego. Także bieg, tak jak pan redaktor wspomniał, on się zaczynał od bardzo małego biegu lokalnego. W tym momencie to w zasadzie biegi odbywają się i w Stanach, i na Ukrainie, i na Litwie, i w Niemczech. Także to jest po prostu coś, czego się już chyba nie da zatrzymać, i bardzo dobrze, bo dla reszty świata, która nie przeżyła tego, co nasza część Europy, tak? Dla reszty świata jest to w ogóle niezrozumiałe, o co chodzi, jacy żołnierze wyklęci, jakie podziemie antykomunistyczne po wojnie, przecież przyszli Sowieci i dali wam wolność. Więc to nawet jest to bieg i taki, powiedzmy, edukacyjny, ale też w jakiś sposób, no tak, edukacyjny, uświadamiający pewne zjawisko, które jeszcze powolutku dopiero wchodzi do szkół, powolutku w jakiś tam sposób trafia do popkultury, ale to jest przede wszystkim bieg, nawet nie chodzi o to, żeby, nie wiem, przebiec być najszybszym, ale o to, żeby upamiętnić tych żołnierzy, którzy choć nie musieli, to walczyli, i taki jakby podstawowy dystans tego biegu to są 1963 metry, tak? Zresztą wczoraj mieliśmy rocznicę śmierci z Józefa Franczaka, ostatniego z wyklętych, który z bronią w ręku zginął na Lubelszczyźnie, także, znaczy ostatniego w ogóle z wyklętych, on zginął na Lubelszczyźnie. Także jest to tego typu działań właśnie w fundacji, którą jeszcze wiele mnie łączy, jest kilka, jakby te dwie, tak, czyli ten bieg i te poszukiwania, chociaż to pan profesor Szwagrzyk wie doskonale, że z kwestią poszukiwań wszelakich od kilku lat był problem. Mam nadzieję, że jakoś teraz to powoli ruszy. I to też jest tak, że przez ten projekt poszukiwania mogił do nas się zgłaszali i studenci historii, i ludzie zainteresowani tym na przykład, że ich dziadek walczył gdzieś tutaj w tych okolicach, powiedzmy, Lwowa, i może uda się odnaleźć jakąś informację na jego temat, może uda się odnaleźć jego grób, ale to też jest niesamowite świadectwo dla Ukraińców, którzy widzą, że przyjeżdżają młodzi ludzie, wcale, wydawałoby się, by się wcale nie muszą tego robić, przyjeżdżają i poszukują porzuconych, nieoznakowanych mogił. I wielu młodych Ukraińców, którzy nam pomagali na miejscu, sami w jakiś sposób o tym dowiadywali się, że na przykład dziadek służył w Wojsku Polskim, tak? Ale o tym w rodzinie się nie mówiło. Albo że na przykład dziadek pochował Polaka, swojemu synowi przekazał informację, że w tym miejscu jest mogiła, i ten z kolei swojemu synowi, tak w ten sposób młody człowiek mówi, tak, a tutaj 5 metrów od tego krzyża jest mogiła. I to jest, myślę, że też w tej pamięci naszej osobistej istotne jest to, żeby inspirować innych do tego, żeby oni sami zaczęli szukać swojej, tak, prywatnej pamięci i zgłębiać dzieje siebie, tak, swojej rodziny, swoich bliskich. Bardzo dziękuję. Ja sobie tak myślę o tych najkrótszych dystansach dla najmłodszych podczas biegu Tropem Wilczym. Wydaje mi się, że jeżeli tylko niektóre te dzieciaki wrócą i zapytają swoich rodziców o to, kogo mają na koszulce, co to za bohater, to chyba wtedy będzie można powiedzieć, że jesteśmy wygrani. Szanowni Państwo, czas nam się skończył, ale te opowieści były tak piękne i poruszające, że no nie śmiałem ich przerywać. Bardzo dziękuję za te rozmowy. Pani dr Anna Szelong, pani Katarzyna Lange, pani Anna Wesołowska, pani dr Wioletta Rezler-Wasilewska i Jan Dubiel. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, jest to dzisiaj jedyna okazja. Brakuje jednego kierownika prac ekshumacyjnych na polskich cmentarzach wojennych. Myślę tutaj o panu profesorze Młodziejowskim, ale mamy trzech wielkich. Dzięki nim, dzięki ich pracy, tytanicznej pracy, to, co dzisiaj pokazali, To tylko jest jedna cząstka. Ja miałam to szczęście albo i nieszczęście, że widziałam ich w pracy, widziałam odkryte mogiły,
dotykałam tych artefaktów, które już po konserwacji pani Dominika przekazała nam na łódzką wystawę, jeśli chodzi o czwarty cmentarz katyński w Kijowie Bykowni. 350 artefaktów mogliśmy pokazać społeczeństwu łódzkiemu i nie tylko. Ale są to ludzie, dzięki którym została udowodniona zbrodnia katyńska. Gdyby nie oni i wielkie poświęcenie ze strony dużej grupy Polaków, a także rodzin katyńskich i nieistniejącego już Rady Pamięci Ochrony Walki Męczeństwa, nie byłoby polskich cmentarzy wojennych na wschodzie. No mówię, Rady Ochrony Pamięci, Andrzeja Przewoźnika, także pana Krzysztofa Kunerta, który sprężył się i cmentarz, czwarty cmentarz katyński powstał bardzo, bardzo szybko. Za to wszystkim serdecznie dziękuję, a szczególnie tutaj siedzącej pani profesor Marii Blombergowej, która jest córką rotmistrza, który spoczywa w grobach Katynia i pracowała tam, panu profesorowi Marianowi Głoskowi, panu profesorowi Andrzejowi Koli, któremu miałam szczęście towarzyszyć gdziekolwiek był, czy we Lwowie, czy w Wilnie, czy w Bykowni, czy w Charkowie. Chcę państwu przedstawić, że jest również z nami z Łodzi najmłodszy nasz doktorant, pan Olgierd Ławrynowicz, który jako jeszcze niedoszły student archeologii uczestniczył w pracach ekshumacyjnych w Katyniu. Praktyki odbywał. Także proszę państwa, naprawdę jesteśmy wdzięczni, wdzięczni, jeszcze raz wdzięczni jako rodziny katyńskie, a bardzo serdecznie panu prokuratorowi dziękujemy za to, że był z nami, że oddał nam swoje serce i siły. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wyrwanie mnie dzisiaj do odpowiedzi, ponieważ nie byłam przygotowana. Na tym miejscu miała siedzieć nasza pani prezes Izabela Sariusz-Skąpska. Nie zastąpiłam tutaj Rady Federacji, ponieważ nie zostałam upoważniona, ale powiedziałam to, co przez tyle lat robiłam. Bardzo serdecznie dziękuję. Oblicza pamięci takie były. Niestety nie mamy już czasu na rozmowy, ewentualnie w kuluarach zapraszam. Bardzo państwu dziękuję.